Ty, stary, wiesz, że Betka jednak jedzie? Gdzie jedzie? No, na to wasze stypendium, którego ty, mistrzyni, nie dostałeś. Co ty chrzanisz? No, przed chwilą słyszałem, jak jej Stańko gratulowała. No, pewnie, dobry żart. Ty, no serio, zapytaj się jej sam, jak mi nie wierzysz. Stary, nie będę ją nic pytał, bo bredzisz. Dobra, jak tam sobie chcesz, ale ty się, stary, nie zdziw, jak ci nagle z dnia na dzień dziewczyna zniknie. A wiesz, gdzie będziesz musiał je szukać? W pięknej, cudownej Barcelonie. Wiesz, że zaczynasz mnie wkurzać, co? Tak, a wiesz, jaka Barcelona jest kozacka, a jacy Hiszpanie. Możesz się przymknąć, proszę cię? Dobra, stary, tylko ty idź pogadać ze swoją dziewczyną. Widziałem ją, jak jedzie gdzieś w kierunku łazienki. Maciek jest zaniepokojony tym, co usłyszał od kolegi i chce od razu porozmawiać ze swoją dziewczyną. Dostałaś stypendium? No, dostałaś czy nie? Przestań się na nią wydzierać, skoro jesteś wkurzony, to chyba już wiesz. Możesz się nie doczepiać? Chodź tu. Dostałaś czy nie? Możesz mi powiedzieć? Dostałam, okay. No to czemu mnie okłamałaś, co? Też ty nie okłamałam. Sam założyłeś, że go nie dostałam, a ja po prostu ci nie wyprowadziłam z błędu. Co, bawicie robienie z mnie głupka? No nie, przepraszam, zawaliłam. Nie wiedziałam, jak zareagujesz. No, jakie miałem zareagować? No pewnie, cieszę się twoim szczęściem, oczywiście. Przepraszam, serio, smutno mi. No smutno ci, bo co? Bo nie jadę do Barcelony? Że niby żałuję tej lamerskiej uczelni, na którą przyjmuję ze względu na parytety najwyraźniej? Bo co, bo laska jest głupsza i słabsza, to się musi dostać? Nie musisz być niemiły. Ty chyba sobie żartujesz. Myślisz, że Beata jest od ciebie głupsza, a dostała się, bo jest dziewczyną? Tośka, nie wtrącaj się. To jest chyba oczywiste, bo na stówę nie wypadła lepiej ode mnie. Jesteś beznadziejny. Ja jestem beznadziejny? To ona jest beznadziejna, kłamliwa i dwulicowa. Wiesz co, jak każda laska zresztą. Maciek!